wrzesień 2016. No i tak się zastanawiam, co zrobić właśnie. Trochę się nudzę i wpadłem na pomysł. Wpadłem na pomysł, żeby zrobić coś ze swoimi spodniami, które kupiłem rok temu, a których nawet nie wyciągnąłem z szuflady. Przyniosłem je ze sklepu, wsadziłem do szafki, no i w tej szafce przeleżały rok. Nawet ich nie dotknąłem, żeby je przestawić z miejsca na miejsce. To zastanawiające, jak dużo rzeczy kupujemy i potem nawet nie myślimy, że je kupiliśmy, że je możemy założyć, że coś możemy z nimi zrobić. Tak więc postanowiłem to zmienić i postanowiłem przemodyfikować troszkę wzór na spodniach. To będzie dosyć proste, zresztą zaraz wam to wyjaśnię. Spodnie wyglądają tak. Spodnie, kolor biały, takie w sam raz do nie wiem czego. Tak jak powiedziałem, ani razu nie dotknęła. Postanowiłem zrobić z nich spodnie a la Jackson Pollock. No dobrze, no to przystąpmy do działania. Jest dzisiaj ładne słońce, więc będzie na to zdecydowanie pomagać, jak to przy tego typu historiach. Chciałem skorzystać z plenerowej sztalugi, jaką jest krzesło. Może w takim razie wystawię nieco bardziej na w przestrzeń taką, która jeżeli kapnie mi coś z puszki, to żeby nie było z tym, że tak powiem, śladu problemu, tylko trafiło to na płótno, czy też miejsce, gdzie nie będzie mi to przeszkadzać. To spotykamy się za chwilę. Tak, więc spodnie już mamy. Do zrobienia spodni a la Jackson Pollock będą nam potrzebne śrubokręt i glazura do drewna, odporna na deszcz, już po godzinie. Kolor palisander. No i taki papieczek. Bardzo ważna sprawa. Narzędzie Jacksona Pollock. Let's start. Otwieramy puchę. A, mogłem sobie wziąć rękawiczki. No trudno, postawię sobie puszkę na sołeczku, który prawdopodobnie będzie upaprany za chwilkę. Ale będę się starał robić to z wyczuciem i tak, żeby i Jackson Pollock i ja byliśmy zadowoleni. Skrócę ten materiał, bo tak należy to przygotowywać. Pokażę wam efekt półkońcowy. Na półmetku stwierdziłem, że jednak sztaluga w postaci krzesła się nie za bardzo sprawdza, bo nie widać całego płótna, które się maluje. I doszedłem do wniosku, że Jackson jednak miał rację, malując swoje... na przestrzeni asfaltu, chodnika, posadzki i betonu. Po prostu na podłodze. Ja wykorzystam jednak trawnik i moja sztaluga została przeniesiona właśnie na ten zielony mural. I tutaj się realizuje. Jestem na półmetku zadania. Pokażę wam efekt końcowy może w takim razie, żeby nie przynudzać nieco i spotykamy się za chwilę. No, to jesteśmy po jednej stronie tego spodniowej rewolucji. Tak wygląda oczywiście nie oryginalny Jackson Pollock, tylko moja na ten temat impresja. Stąd pewnie przez niektórych zostanę zbruzgany za podrabianie, a przez niektórych okrzyknięty nowym polskim Jacksonem Pollockiem. Już z tym, że różnica między mną a Jacksonem jest taka, że ja już po jednej stronie spodni wiem, że jakoś ten kierunek sztuki jest poważnie ograniczony może nie technologią, co, że tak powiem, sposobem wyrażania emocji. I właściwie tylko i wyłącznie emocje można tym kierunkiem przedstawić, a nie formę. Więc ja już wiem niestety i nie muszę odchodzić w używki, żeby dojść do tego, że to jest bez sensu. Natomiast Jackson, jak każdy niespełniony artysta, skończył w sposób po prostu artystyczny. Pewnie dla niektórych teraz przybliżyłem nieco sztukę Jacksona Pollocka. Zachęcam do zapoznania się z życiorysem tego człowieka. I może nie są to wielkie rzeczy, ale ciekawe. Ale dość Jacksonowania. Pozwólmy płótnu, czyli spodniom obeschnąć i czeka nas druga strona obrazu. Na razie. Jak to wygląda? Czy to wyschło, czy to nie wyschło? No, jeszcze nie wyschło. Ale postanowiłem nieco zmodyfikować moje Jacksonowe dżinsy.
poprzez ich, poprzez wprowadzenie bardziej rozpoznawalnych akcentów jacksonowych. To dosyć trudne do opisania, ponieważ malarstwo Jacksona Pollocka charakteryzowało się dużą abstrakcji, czy może tak, abstrakcji. Zresztą Pollock był uważany jako malarz ekspresyjno-abstrakcyjny. Miało zresztą duży wpływ jego kontakt z surrealizmem i stąd tak charakterystyczne obrazy, to może moim zdaniem dobrze powiedziane, ale dzieła w ówczesnym czasie. Po nim było wielu, którzy chcieli go naśladować, na przykład w tej chwili ja, ale im się to nie udawało. To tak jak chyba ktoś powiedział kiedyś, że każdy może podejść do pianina i zagrać te ca. Natomiast poza tym ta nuta C będzie tak samo brzmiała jak nuta chorowica czy innego pianisty. Natomiast na ten koniec. Wielu z nas pewnie oglądało taki. Nie wiem, na czym skończyłem, więc powiem jeszcze raz. Moje skorzenki właśnie dożywają. Jackson pewnie odniósłby się do tego krytycznie, jako największy malarz amerykański XX wieku. A ja uważam, że nie wyszło tak źle. Może trochę brakuje koloru i potem kolor właśnie. Pójdę i przyniosę może kolor zielony, który tutaj nada troszeczkę więcej, choć tak jest jeszcze za dużo, więcej dynamiki. Dynamika, energia, emocje, to jest to, czego w obrazach Pollocka na pewno nie brakuje. Jest to farba miętowa herbata firmy jednej z wiadomo jakiej. I slogan reklamowy na tej farbie brzmi kolory, które inspirują. Tak więc właśnie trafili w serce, że tak powiem, faktycznie zainspirowany ten kolor. Do dzieła. Jest dzisiaj 10 września, godzina 7.20. Poszedłem zobaczyć, co ze spodniami. Farba na spodniach właściwie się już chyba utrwaliła. Będzie można przystąpić do następnej fazy, czyli do prania. Idę je oprać. I kończąc moją przygodę z moją waszą przygodę również. Ze spodniami a la Jackson Pollock. Wygląda to tak. Spodnie były prane dwa razy w temperaturze 60 stopni. I wreszcie nabrały formy, które nie będę wstydzić pokazać się na mieście.